Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Boże Narodzenie zajmuje wśród świąt chrześcijańskich pozycję niezwykłą. Stanowi misterium radości, w którą krzyżują się dwie przestrzenie. Ludzka, przyrodzona i boska, nadprzyrodzona. Doskonale tajemnicę wcielenia, która dokonała się ponad 2000 lat temu, oddaje święty Jan. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Szczególnym wyrazem radości towarzyszącej na Invitas Domini, Dzień Narodzenia Pańskiego, jest bogata i różnorodna twórczość literacka, teatralna, malarska i muzyczna. Święto inspiruje od wieków artystów różnych wyznań chrześcijańskich, czego dowodem są komponowane na tą uroczystość hymny, motety, kantaty, msze, nieszpory, pastorele oraz najliczniejsza grupa w kolejnej pastorałki. W dniu dzisiejszym zgromadziliśmy się tu, w naszej parafialnej świątyni, aby poprzez wspólne kolędowanie oddać chwałę Bogu i oddać się refleksji z okazji świąt Bożego Narodzenia, z okazji świąt Narodzenia Chrystusa. Dlatego rozpocznijmy, drodzy, to nasze wspólne kolędowanie razem z Panem Organistą, razem z naszymi chórzystami, drugimi zaproszonymi tu gośćmi oraz my wszyscy, zgromadzeni tu parafianie, śpiewając wspólnie kolędę wśród nocnej ciszy. Parafii grecko-katolickiej z Białego Wolu oraz chór Sonata.
Prosimy o przywitanie wszystkich chórzystów gromkimi brawami. Zapraszamy do wspólnego kolejnego.